Tym razem niedziela palmowa i wraz z Jezusem wjeżdżamy do Jerozolimy. Zapraszam do wysłuchania. Tym razem Ewangelia Mateusza. Fragment o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Nie będziemy czytali całej męki. Posłuchajcie tego tekstu. Gdy się, zbliżył, zbliży, gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przybyli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę, i przy niej źrebię. Odwiążcie ją i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pani, ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Córze, powiedzcie córze syjońskiej, oto król Twój przychodzi do Ciebie, łagodny, siedzący na osiołku, z oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nim. Tłum zaś ogromny stał, słał swe płaszcze na drodze, a inni odcinali gałązki z drzew i słali na drogę. A tłum, który go poprzedzał i który szedł za nim, wołał głośno: Hosanna, synowi Dawidowemu błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, Poruszył całe, swe, całe miasto i pytano, kto to jest? A tłumy odpowiadały: To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Dziś w liturgii odczytuje się nie tylko tą Ewangelię ona jest czytana na początku mszy, ale też Ewangelię o Męce. Każdego roku przez, te, przez trzy lata w cyklu e, liturgicznym Mateusza, Marka, Łukasza w Wielki Piątek czytamy mękę wyjętą z Jana. Tutaj mamy radość, euforię, przyjęcie Jezusa. E, król, który fascynuje tłumy, który jest porywający, pociągający, inspirujący. A za chwilę będziemy mieli e, opis męki, bólu, cierpienia. E, i wydaje mi się, że, że te, te dwa elementy, które się pojawiają: euforia, radość, fascynacja, docenienie i obok, smutek, ból, cierpienie, krzyż, męka, odrzucenie. To pokazuje, że w naszym życiu będą i takie elementy i takie. Chwała, bo udało się nie wiem, dostać podwyżkę, osiągnąć jakiś sukces wychować dzieci, y, znaleźć partnera życiowego, męża, żonę, y, zostałem księdzem. Są momenty, kiedy jest niesamowita radość, euforia, ale są też momenty, kiedy człowiek przeżywa jakiś smutek, y, wewnętrzną frustrację, dramat. I, i co się dzieje? No, często popadamy albo w ekstazę, albo w jakiś psychiczny dół. Pamięć o męce, ale pamięć też o wjeździe Jezusa do Jerozolimy pomoże nam przetrwać te, te elementy. I co nam przypomni? Że w naszym życiu będzie i moment chwały, i moment upadku, bólu i cierpienia. I będziemy przechodzić z jednego do drugiego. Nie poddawajmy się i nie popadajmy w euforię, ale szukajmy Bożej drogi, Bożego wyciszenia, tak aby przejść i jeden etap, i drugi. Nie popełniając większych głupot, na wzór Jezusa. A właśnie, jaki jest ten wzór Jezusa? No, Jezus jest ewidentnie pokorny. Nie ma świadomość, że czeka go męka. Przyjmuje tą postawę króla, który wjeżdża na osiołku. Ale właśnie na osiołku, a nie jako rządca. On pokazuje, że królestwo moje nie jest z tego świata, jakby. Tym osiołkiem, tym pokojem nie da się porwać y, temu poczuciu, że, no, m, że może takiemu szatańskiemu, które pojawiało się na początku Wielkiego Postu, że będę teraz władcą tego świata. Nie, on nie jest z tego świata i pokazuje nam zupełnie inną logikę. E, pokoju, osiołka, delikatności, e, i myślę, że, że, że to jest ważne. Usiąść koło Jezusa, który jest wychwalany, a który w tym jest pokorny, abyśmy my też zawsze byli, nawet kiedy jesteśmy chwaleni, pokorni i świadomi własnych słabości, grzechów i potrafili podążać za Jezusem, który, mimo że nie ma grzechu, jest niesamowicie pokorny i wyciszony. Trzecim elementem jest tych dwóch uczniów. Jezus wysyła dwójkę po to, żeby przyprowadzili osiołka. I czasem nam się wydaje, że, że nasza droga uświęcania się. To jest zrobienie wielkich rzeczy. Człowiek myśli, nie wiem, że jest w seminarium, będzie głosił Ewangelię na Krańce świata, ludzie w, w parafii będą mdleć, przemieniać serce, bo wyjdziesz i powiesz jedno kazanie. A, a się okazuje, że no To jest zupełnie coś innego, taka, taka prostota i rzetelność codziennej pracy, codziennej posługi, wykonywanie prostych, drobnych, małych rzeczy. Oni idą, odwiązują tego osiołka, trzeba z kimś porozmawiać, przyprowadzić tego osiołka. Może był ból, może był jakiś trud, może to zwierzątko nie chciało iść, może gdzieś tam oporowało, No ale, ale oni to wykonują. I to jest zaproszenie dla nas. Świętość to wykonywanie e, wielkich rzeczy, małych rzeczy, z wielką miłością, z wielkim zaangażowaniem. E, w tej Ewangelii pojawiają się dwa obrazy, e, znaczy pojawia się wiele obrazów, ale, ale dwa elementy: palma i płaszcz. Ci, którzy komentowali tę Ewangelię, widzą w, w tych obrazach, w, w, w symbolu płaszcza, to, co jest moją ochroną, to, co jest moją osłoną, to, co daje mi poczucie bezpieczeństwa. W palmie widzieli to, co jest owocem mojej pracy, to, co jest owocem e, e, mojej siły, mojego zaangażowania e, takie dwa aspekty życia. Zobaczcie, że ci wszyscy kładą to pod Jezusa albo kładą na, na osiołka, ale zasadniczo no to, jest, to jest niesamowite, że jakby oddają to, co jest ich codziennością i ich jestestwem. Mamy różne mechanizmy, w których chcemy się poczuć bezpiecznie. Czasami bierzemy kolejny etat, kolejne zlecenia, żeby jak najwięcej zarobić. A ta Ewangelia pyta mnie, a czy ja to bezpieczeństwo pokładam w Jezusie? Czy jestem w stanie mu to oddać? Czy jestem w stanie złożyć jałmużnę z mojej pracy, poświęcić, żeby, żeby on był w tym uczony, żeby on był w tym doceniony? Czy bardziej jest tak, że ja przychodzę, kładę przed sobą te palmy, kładę przed sobą ten płaszcz i co robię? Uwielbiaj mi Boże! Doceń mnie, pochwal mnie, zobacz, jak wiele zrobiłem. Zobacz, jak, 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 jaką mam pracę, zobacz, jak, jak się nauczyłem żyć bezpiecznie. E, stańmy w tej Ewangelii. E, zobaczmy tą prostotę codziennego działania. Zobaczmy te emocje, które będą się działy w różnych e, momentach naszego życia. Zobaczmy naszą pracę, nasze palmy, e, nasze poczucie bezpieczeństwa, nasz płaszcz. I co w tym wszystkim mamy zrobić? Kiedy to wszystko odkryjemy, i niezależnie w którym momencie zobaczysz, w którym momencie jesteś, czy, czy w tej euforii, czy, czy w tym smutku, e, czy, czy, czy przywiązany do swojego płaszcza, czy składający palmę, to wszyscy tam robią jedną rzecz. Hosanna, synowi Dawidowemu. Uwielbiają Boga, oddają chwałę Bogu. I niech ta Ewangelia będzie dla nas zaproszeniem, żeby wszystko co robię, moje życie, moje postępowanie było, Oddawaniem chwały Bogu, uwielbianiem Boga na wzór tych ludzi, którzy zgromadzili się wokół proroka z Nazaretu, Jezusa Chrystusa. Niech On będzie uwielbiony przez nasze życie.